Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z drugą częścią mojej całotygodniowej rutyny pielęgnacyjnej. Ostatnio był poniedziałek, wtorek, skończyliśmy na poranku, więc dzisiaj wtorkowa, wieczorna pielęgnacja. I tutaj będą takie dwie wersje tej pielęgnacji, bo to będzie pielęgnacja dbałości o barierę hydrolipidową w momencie, kiedy jest podrażniona, faktycznie zaburzona i w momencie, kiedy nie jest, ale po prostu to jest taki dzień przerwy od potencjalnie drażniących składników. No i też będzie pielęgnacja z kwasami / kwasem askorbinowym witaminą C. U mnie akurat w jednym produkcie te dwie grupy składników, natomiast śmiało można jakby zamiennie postrzegać to jako pielęgnację po prostu. Z kwasem askorbinowym, bądź po prostu z kwasami. Natomiast jakby całość mojej rutyny całotygodniowej ja i tak Wam przedstawię w przyszłym filmie, który będzie takim podsumowaniem i pokażę Wam to wszystko na jakimś szablonie, harmonogramie, który, jeżeli wszystko idzie po mojej myśli, to się nie zmienia. Natomiast wiadomo, że patrzę na potrzeby mojej skóry i jeżeli ona potrzebuje więcej przerwy od składników aktywnych, to jej to daję i na odwrót. Więc zawsze obserwujemy swoją skórę, co, kto, jak nie ona pokaże nam, że coś tam się dzieje nie tak. Mam nadzieję, że dzisiejszy film będzie pomocny. Jeżeli będziecie mieli nadal jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzu. Ja wszystko zawsze czytam i odpisuję, jeżeli jest jakieś bezpośrednie pytanie do mnie. No i też mam taką refleksję, jak ostatnio wybierałam poniedziątko miesiąca, a więc najaktywniejszą w ostatnim czasie osobę, która dostaje ode mnie pudełko wypchane po brzegi kosmetyków, to zrobiło mi się troszeczkę smutno. Oczywiście to nie jest żaden zarzut i nie chcę Was naciskać, natomiast przeglądając te wszystkie komentarze ostatnio zauważyłam, że osoby, które do tej pory gdzieś tam zawsze przewijały się w tych komentarzach, są mniej aktywne, ale ja rozumiem, że wiecie, różne sytuacje życiowe, majówka, urlop i tym podobne, nie zawsze to sprzyja komentowaniu, bądź po prostu się nie chce, więc jakby nie naciskam, natomiast gdzieś tam zrobiło mi się tak po prostu po ludzku przykro, dlatego że ja Was kojarzę wszystkich z ników, z awatarów i zawsze chętnie czytam Wasze komentarze. Ale tak jak mówię, nie naciskam, to po prostu taka moja refleksja. A jeżeli chcecie, macie taką możliwość, to zachęcam do komentowania, do zostawienia chociażby serduszka, kciuka do góry. I już zaczynamy. My zaczniemy od wtorku wieczór. Bez względu na to, czy mam makijaż na sobie, czy nie mam, to zawsze mam filtry. Dzisiaj też mam na sobie filtr, który daje kolor, więc jakby ja postrzegam go po prostu jako podkład i gdzieś tam potem wykańczam ten makijaż normalnie. Więc zawsze i tak dwuetapowo myję moją buzię, żeby się upewnić, że wszystko zostało zmyte. Zresztą mam kamerkę UV, więc gdzieś tam to weryfikuję. Choć jeżeli już chcę domyć buzię, to używam wody micelarnej czy tam płynu micelarnego i nie używam tego wacikami, bo to jest dodatkowy trigger dla skóry, to pocieranie skóry, co bardziej po prostu używam tego jako żelu czy wody, dlatego że nalewam sobie w dłonie i po prostu tak, wiecie, zaczynam myć buzię tym płynem micelarnym, one przeważnie się i tak pienią i potem normalnie to spłukuję wodą i to naprawdę pomaga, nawet przy tych takich mega opornych filtrach i to wcale nie zaburza płaszcza hydrolipidowego, dlatego że to jest po prostu jakby dodatkowa porcja, no tak jakbyście praktycznie użyli dodatkowej porcji wody, tak tutaj po prostu tą buzię opłukujecie tym, spłukujecie i tyle. I ja przeważnie używam tego w drugim etapie mycia, czyli najpierw coś na bazie oleju, potem płyn micelarny, a potem jeszcze domywam wtedy już bardziej czymś delikatnym, czymś emulsyjnym, ewentualnie po prostu delikatnym żelem. Przejdziemy do praktyki i pierwszym etapem oczyszczania jest właśnie coś na bazie oleju i od premiery, czyli myślę, że od 3 tygodni u mnie jest nowość marki Skintra. Wiecie, że ja uwielbiam Skintra, bo wszystko, co wypuszczają, jest mega przemyślane. Te składy nie są jakieś długie, rozbudowane. One są bardzo konkretne, nastawione na konkretne działanie, na konkretne składniki aktywne, często w konkretnych stężeniach. Szklane buteleczki ze sprzedaży każdego produktu też są sadzone lasy. Ja sama brałam udział w takim sadzeniu w tym roku. A do tego jeszcze bardzo przystępne ceny. Także po prostu tutaj wszystko się zgadza. Marka wypuściła olejek hydrofilowy, czyli właśnie olejek, który bezproblemowo się zmywa za pomocą samej wody. I ten olejek jest bardzo leciutki. Myślę, że to jest chyba najlżejszy olejek, jaki do tej pory miałam w swoich rękach. Do tego jeszcze mamy tutaj taki atomizer, który daje niewielką ilość produktu, więc ja gdzieś tam zawsze 3-4 pompeczki sobie nałożę, ale mimo tego, że ilościowo tych pompeczek daje więcej,
to on jest bardzo wydajny, bo tak jak mówię, używam go już od 3 tygodni i jestem gdzieś w tym miejscu, a odkąd zużyłam olejek Slavia, który Wam pokazywałam w ostatnim filmie, no to jakby od razu zaczęłam używać tego. To tak idealnie się pokryło. Olejek Slavia mi się skończył i dosłownie 2 dni później przyszła nowość Skintra, gdzieś tam też troszeczkę przedpremierowo. Bardzo dobrze rozpuszcza makijaż, jest mega delikatny, nie szczypie w oczy, oczy nie zachodzą mgłą, można chwilę pomasować tym olejkiem. No i tak jak mówię, bezproblemowo się zmywa samą wodą. W składzie mamy kompatybilne z lipidami naszej skóry oleje, takie jak olej winogronowy, skwalan, olej jojoba, witamina E, to z takich podstawowych, natomiast ogólnie skład jest mega prosty. Uważam, że to jest olejek, który przekona osoby, które nie lubią się z taką formą demakijażu. No i jako drugi etap mycia twarzy, bądź trzeci, jeżeli użyłam płynu micelarnego, niezmiennie żel do mycia twarzy ze Slavia. To jest po prostu idealne połączenie składników łagodzących, nawilżających, a przy tym bardzo delikatne mycie, jedwabista konsystencja. Też śmiało może posłużyć w pojedynkę do mycia twarzy, tylko wówczas używamy dwukrotnie. Także uwielbiam, niezmiennie uwielbiam. Też bardzo delikatny, ładny zapach, więc tutaj niezmiennie Slavia. Ewentualnie, jeżeli już widzę, że niewiele mi zostało do zmycia filtra, po zużyciu już Hugger Skin od Skintra, emulsja z ziai siemię lniane. To jest cudowna seria, myślę, że jedna z bardziej udanych ziai. Wróciła do łask, bo też po testach jej gdzieś tam ją odłożyłam na bok i zaczęłam testować inne produkty. Używam najczęściej rano, natomiast tak jak mówię, zdarza mi się też wieczorem, wtedy kiedy widzę, że moja buzia już niewiele tego oczyszczania potrzebuje, natomiast to wynika z tego, że ja mam kamerkę UV i gdzieś tam to widzę. Najczęściej w wieczornym myciu żel Slavia. Przy zaburzonej barierze hydrolipidowej, wtedy kiedy ona jest bardziej przepuszczalna, zarówno dla negatywnych czynników zewnętrznych, dla promieniowania UV, czy dla różnych wirusów, bakterii, podstawą jest dbałość o mikrobiom. I tak jak ogólnie, kiedy wszystko jest ok, omijam tonizację, tak w przypadku podrażnionej bariery, tonik jest bardzo ważny, dlatego że on nie tylko będzie przewracał to takie kwasowe, czyli naturalne dla naszej skóry pH, a kwaśne środowisko nie sprzyja rozwojowi bakterii, to raz. No i też ważne, aby wybrać odpowiedni produkt tonizujący, aby to nie był tylko po prostu jakiś zwykły tonik, tylko żeby ten tonik zawierał w sobie zarówno antyoksydanty, bo skóra podrażniona, zaburzona bariera też jest bardziej podatna na negatywne czynniki zewnętrzne. To też wiąże się ze stresem oksydacyjnym i z wolnymi rodnikami, więc to działanie antyoksydantów tutaj też jest bardzo ważne. A do tego jeszcze warto, aby były w nim składniki dbające o mikrobiom, a więc probiotyki, prebiotyki, synbiotyki i postbiotyki, a więc ekstrakty roślinne poddane procesowi fermentacji. No i właśnie jakby wszystkie te kryteria spełnia tonik z Pure Hills. Może niektórych zaskoczy, bo tutaj mamy wskazane na opakowaniu 1% stężenie kwasu glikolowego, a kwas i zaburzona bariera hydrolipidowa jakby tutaj się gryzie. Natomiast to jest tak niskie stężenie i pH tego produktu jest optymalne, bo ono wynosi 5,5, że ten kwas glikolowy po prostu ma działanie nawilżające. Do tego 55% fermentowana czarna herbata, więc kombucha, która dba o mikrobiom, też jest przymierzeńcem cer skłonnych do niedoskonałości, bo normalizuje wydzielanie sebum, ale też właśnie jest bardzo silnym antyoksydantem. No i właśnie ze względu na sam proces fermentacji działa wielokrotnie bardziej, aniżeli zwykła czarna herbata. Do tego jeszcze 25% hydrolat z kwiatu lotosu, mamy 1% niacynamid, mamy osobno preprobiotyki, mamy wąkrota azjatycką, alantoiny, pantenol, też są peptydy i ceramidy, jak dobrze pamiętam, a więc tutaj mamy wszystko. To jest tak wszechstronny produkt i nie obawiałabym się też stosowania go właśnie przy podrażnionej barierze. Także jako pierwszy krok dbałość o mikrobiom, antyoksydacja, dodatkowo nawilżenie i też w sumie działanie aktywne. Tonik z Pure Hills i następnie kolejna buteleczka, serum Idolab Bisulfena. To jest najbardziej wszechstronne serum marki. Tutaj wręcz mamy takie działanie uzupełniające braki w skórze ze względu na karbocysteinę, a do tego jeszcze mamy tymonacy, który ma silne działanie regeneracyjne, aminokwasy, które też są kluczowe, jeżeli chodzi o barierę hydro
lipidową, dlatego że aminokwas są składową naturalnego czynnika nawilżającego, bardzo prosty, ale skoncentrowany skład. Mamy tutaj właśnie 2% stężenie karbocysteiny i lizyny, czyli aminokwasu. I wręcz marka tutaj poleca stosować nawet ten produkt na płytkę paznokcia. Do tego stopnia tak silne właściwości regeneracyjne, odbudowujące ma. Karbocysteina też ma właściwości takie uzupełniające luki w skórze, więc jakby wypełniające zmarszczki, także stąd też to jest bardzo wszechstronny produkt, bo zarówno dla cer dojrzałych z niedoskonałościami, z łojotokiem, jak i po prostu z niedoskonałościami, jak i też przy zaburzonej barierze hydrolipidowej, to jest naprawdę cudo. No i tak jak mówię, to już jest druga buteleczka, miałam przerwę od tego produktu, no i gdzieś tam też zatęskniłam za nim. To jest produkt, który jest takim cichym pomocnikiem. Nie powiedziałabym, że zauważycie momentalny efekt po nim, bo on też ma taką lekką, żelową konsystencję, no jakby tutaj nie ma jakiegoś efektu wow na dzień dobry. Po prostu takie delikatne nawilżenie, nieproblematyczna konsystencja, natomiast on jest cichym pomocnikiem, sukcesywnie regeneruje skórę. Stąd też przy takiej konkretnej dbałości o barierę hydrolipidową nie może zabraknąć tego produktu, do tego jeszcze nie mamy tutaj substancji zapachowych, więc to też jest dodatkowo produkt dla cer naczynkowych, wrażliwych. I w dbałości o barierę hydrolipidową nie mogłoby zabraknąć ceramidów. I to kolejny produkt, którego mam drugą buteleczkę już zaczętą, już zużyłam jakąś 1/5, to jest serum marki Mohani z 5% kompleksem ceramidów, do tego jeszcze mamy 3% kwas linolowy, a więc witaminę F, której normalnie nasz organizm nie syntetyzuje, więc musimy go dostarczać z zewnątrz. Najczęściej właśnie ten kwas można spotkać w dobrych jakościowo olejach. Są bogate w niezbędne, niestosowne kwasy tłuszczowe. Natomiast tutaj mamy już stricte wskazane przez producenta stężenie kwasu linolowego, witaminy F, co sprawia, że ten produkt naprawdę jest wyjątkowy. Uważam, że naprawdę Mohani postawiło wysoko poprzeczkę, jeżeli chodzi o serum ceramidowe, bo samo serum ceramidowe w tym momencie nie jest niczym innowacyjnym. Znajdziemy też takie sera na półce drogeryjnej. Natomiast same stężenia składników aktywnych, kombinacje, mamy tu też mnóstwo olejów takich kompatybilnych z lipidami naszej skóry, które świetnie tą skórę właśnie regenerują, odżywiają, a do tego jeszcze taka jedwabista, naprawdę cudowna konsystencja, która koi tą skórę momentalnie, otula. No i tak jak już w poprzednim filmie Wam mówiłam, to też jest serum, które sprawdziło się testerce z cerą tłustą. Naprawdę szczerze polecam, jeżeli macie cerę podrażnioną, wrażliwą, potrzebujecie takiego kopa i odbudowy bariery. To serum tak naprawdę w pojedynkę mogłoby zadbać o naszą barierę hydrolipidową, natomiast ja tutaj stawiam, wiecie, na wielowarstwową pielęgnację, tutaj dbałość o mikrobiom, antyoksydacja, tutaj dodatkowa jeszcze regeneracja w postaci tego serum bisulfena, no i konkretnie stawiam tutaj na barierę lipidową w postaci właśnie tego serum. Ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zastosowała jeszcze w tej pielęgnacji serum olejowego. Wiecie, że sera olejowe uwielbiam i one właśnie ze względu na zawartość niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak chociażby kwas linolowy, a więc witamina F. I dlatego bardzo się cieszę, że natknęłam się na serum olejowe konopne. Dodatkowo jeszcze jakby z wyekstrahowanym składnikiem aktywnym oleju konopnego, czyli CBD. I do tego jeszcze mamy inne świetne oleje, które są także wskazane przy cerach problematycznych, bo wbrew pozorom będą normalizowały wydzielanie sebum, dlatego że zapewniając odpowiednią ilość lipidów, dajemy sygnał naszej skórze, że ona nie musi się bronić przed nadmiernym wysuszeniem, przed jakimiś negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, tylko że ta gospodarka lipidowa jest na tyle uregulowana, że nasza skóra nie musi wyrzucać większej ilości sebum. To jest produkt do twarzy i ciała w większej pojemności niż takie standardowe. Mamy tutaj 50 ml. To też jest produkt do okolic intymnych, do zewnętrznych części okolic intymnych, jeżeli macie problem z przesuszeniami czy podrażnieniami, a także dla kobiet w ciąży. Do tego właśnie ten skład jest taką kwintesencją dobrego serum olejowego, bardzo wszechstronnego pod kątem cery suchej, podrażnionej, łuszczącej się po prostu z łuszczycą. Tak
także lacer tłustych ze względu na zawartość odpowiednich substancji, które nie mają działania komedogennego, a tak jak mówię, będą wspierały tą gospodarkę lipidową skóry, wbrew zawartości oleju konopnego, który jakby w pojedynkę wcale nie jest najlżejszym olejem, tutaj mamy go około 30%, to ten produkt jest mega lekki i jedwabisty, także ja nawet nie odczuwam takiej potrzeby, żeby nakładać go na zwilżoną wcześniej skórę, ewentualnie po prostu od razu przechodzę do jego nałożenia po innym produkcie, więc tutaj możecie go używać zarówno na suchą skórę, możecie wcześniej delikatnie zwilżyć ją, wszystko i tak zależy od Waszych preferencji, tutaj tak czy siak składniki lipidowe wnikną w skórę, dlatego że woda odparowuje ze skóry, jeżeli nałożycie produkt na lekko zwilżoną skórę. Simple as that. Sam olej konopny nie należy do najprzyjemniejszych zapachowo olejów, natomiast ja już do tego stopnia jestem przyzwyczajona do tego oleju, że jakby on mi nie przeszkadza. I myślę, że marka po prostu chciała tutaj troszeczkę podrasować, sprawić, żeby ten produkt był przyjemniejszy w użytku i gdzieś tam te substancje zapachowe miały to naprawić. Gdzieś tam ja po prostu mam taki dysonans poznawczy. Na dobrą sprawę, jeżeli wolicie taki skinimalizm, na dobrą sprawę moglibyście na przykład użyć toniku, no i jeszcze właśnie na taki niewchłonięty tonik moglibyście użyć tego serum olejowego. Możecie domknąć to jeszcze kremem, ale nie musicie. Inna kombinacja, można by było użyć serum Idolab na to tego serum olejowego, wszystko zamknąć kremem, jeżeli chcecie, natomiast tak jakby tutaj mamy wszystko, mamy nawodnienie, mamy dbałość o lipidy skóry, więc to wszystko, to wiecie, jakby to zmiksować, to dałoby nam krem, jeżeli oczywiście dodamy jeszcze emulgator. Tylko że używając osobno produktów i to serum, to mamy gwarancję tego, że mamy tutaj bardzo skoncentrowane składy nastawione na konkretny cel. Te dwa produkty pełnią tę samą funkcję ze względu właśnie na bardziej nastawienie na dbałość o barierę lipidową. Natomiast te dwa poprzednie, tonik i serum Idolab, nastawiały się na dbałość o mikrobiom i o barierę hydro, czyli tą wodną naszej skóry. Chciałam Wam pokazać, że nie musicie używać wszystkich produktów, żeby zapewnić sobie konkretne działanie. Jakby nastawiamy się po prostu na mikrobiom, nawodnienie, na dbałość o barierę lipidową i to tyle. I to nam na dobrą sprawę może też zapewnić krem, który jest połączeniem fazy wodnej i lipidowej. Natomiast często ten krem w pojedynkę jest niewystarczający, a taka warstwowa pielęgnacja, gdzie dostarczamy poszczególnych takich unikatowych składników aktywnych, jest skuteczniejsza. Cudownym zwieńczeniem pielęgnacji, takim otuleniem z masełkowatą konsystencją krem Balneo Kosmetyki, biosiarczkowy krem przeciwzmarszczkowy na noc. Cudowna konsystencja masełka, po prostu w momencie, kiedy zanurzycie tam szpatułkę, czy ostatecznie palucha, ale dobrze umytego, wiadomo, najlepiej szpatułką, najbardziej higienicznie, sterylnie, ale wiemy jak jest. Także nawet jak zanurzycie coś, to tutaj robi się dziura i to się nie zasklepia. Nawet jeżeli byście tym pomachali jakoś tak konkretnie, to się nie zasklepia. Więc to jest tak konkretna masełkowa konsystencja. Natomiast w momencie, kiedy zaczynacie to wpracowywać w skórę, to wszystko jest bardzo jedwabiste, ładnie słynie po skórze, nie mam żadnego problemu, żadnej toporności, więc ta konsystencja jest mega nietypowa i szczerze nie spotkałam się jeszcze z taką konsystencją, a właśnie szukałam czegoś takiego mega otulającego, co z drugiej strony nie będzie działało komedogennie. Oczywiście pamiętajmy, że komedogenność, czyli takie kolokwialnie mówiąc zapychanie, to jest bardzo indywidualna kwestia. Sama zawartość wody biosiarczkowej, która ma wręcz działanie takie przeciwzapalne, antybakteryjne, już sugeruje takie działanie sprzyjające cerom problematycznym. Do tego jeszcze w składzie mamy żeńszeń, bardzo silny antyoksydant, ma mnóstwo badań, jeżeli chodzi o to działanie takie przeciwzmarszczkowe i też wybielające pod kątem zapobiegania przebarwieniom i ich rozjaśniania. Do tego jeszcze mamy w składzie ceramidy, postbiotyki, czyli składniki fermentowane i to w sporej ilości. A pamiętajmy, że właśnie fermentacja poszczególnych składników wpływa na ich
zwielokrotnione działanie, na takie mega podrasowanie. Jeżeli gdziekolwiek widzicie fermentowane składniki, to możecie mieć z tyłu głowy, że to jest dbałość o mikrobiom, większa biodostępność tego produktu, a więc składniki aktywne będą lepiej akceptowane przez skórę, będą też głębiej wnikać, bo te fermentowane składniki zachowują się troszeczkę jak taki nośnik składników aktywnych, a do tego jeszcze to jest zwielokrotnione działanie aktywne danego składnika, więc tutaj tych składników fermentowanych mamy sporo. Też mamy jakby fermentowane jony, chociażby miedzi, cynku, choć nie jest to stricte peptyd miedziowy, no to też jakby mamy tutaj ten system dostarczenia miedzi głębiej. No i też jakby ja śmiałbym tutaj szukała samego działania miedzi na skórę. Mamy też po prostu emolienty, wiecie, no tutaj coś jednak rzutuje na samą konsystencję tego produktu, więc mega otulający, z jednej strony jakby przeciwzmarszczkowy, dbający o owal, a z drugiej strony świetnie dbający o barierę hydrolipidową, tak odżywczy, uwielbiam. Do tego jeszcze bardzo przyjemny zapach, choć intensywny. Teraz czas na aktywną dbałość o barierę hydrolipidową. No i tutaj będą konkretne składniki aktywne i myślę, że nikogo nie zdziwi, że będzie tutaj peptyd miedziowy, choć nie w takiej oczywistej formie stricte peptydu miedziowego, jaki znamy ze składu, a będzie to miedź zamknięta w inteligentnym nośniku, który jest ukierunkowany na konkretne komórki w naszej skórze i wykazał skuteczność po 28 dniach w 33% zmniejszeniu widoczności zmarszczek. No i myślę, że nikogo nie zdziwi, że jest to marka Medicate. Co ciekawe, i to właśnie wynika z samej formy miedzi zamkniętej w nośnikach, nie mamy tutaj niebieskiego koloru, dlatego że, tak jak mówię, to nie jest typowy peptyd miedziowy. Choć marka określa to jako peptyd miedziowy, to jeżeli zerkniecie na sam surowiec, to jakby nie jest to typowy trójpeptyd miedziowy. Natomiast działanie wykazuje takie jak miedź. Do tego jeszcze właśnie jest podrasowany ze względu na formę nośnika. Owszem, trójpeptyd miedziowy ma małą cząsteczkę, więc jest w stanie nieco głębiej wniknąć, natomiast z racji tego, że jest to substancja rozpuszczalna w wodzie, też nie jest w stanie tak łatwo przeniknąć do żywych komórek skóry, do skóry właściwej, a tam przecież właśnie mamy fibroblasty produkujące kolagen elastyny, kwas hialuronowy, fibrolaktynę, więc jakby trójpeptyd miedziowy też potrzebuje pomocy, żeby działać w pełni aktywnie i taką pomocą właśnie są nośniki. W tym serum mamy ogólnie 30% kompleks różnych peptydów. Są to peptydy sygnałowe, takie jak Matrixyl, który wykazuje działanie przy takich zmarszczkach statycznych, a także przy zmarszczkach dynamicznych, mimicznych, argirelinę, czyli neuropeptyd. No i oczywiście aktywnie działającą miedź w nośniku. Dodatkowo jeszcze przeciwutleniacz, karnozynę, probiotyki, betaina łagodząca. Pamiętajmy, że miedź wykazuje świetne właściwości regenerujące i kojące na skórę, stąd też jakby zakwalifikowałam ten produkt do rutyny dbałości o barierę hydrolipidową. To serum jest wodno-żelowe i to właśnie sprawia, że to serum daje jako pierwsze w mojej rutynie pielęgnacyjnej takiej codziennej, jeżeli nie mam podrażnionej bariery hydrolipidowej. Marka Medicate słynie z opatentowanych technologii i właśnie tutaj ta miedź zamknięta w nośniku do takich należy. Po jego nałożeniu daje mu chwilę, mimo że wchłania się momentalnie i zostawia taką wręcz satynowo-matową skórę, aczkolwiek oczywiście też ma delikatne właściwości nawilżające, aczkolwiek bardziej postrzegam to serum w kategorii serum aktywnego, a następnie jako takie typowe serum dbałości o barierę hydrolipidową, nawilżające, które mi w ciągu dnia też śmiało zastępuje krem, już wówczas nie nakładam na to kremu, serum Mohani z kompleksem ceramidów i witaminy F. I skoro jest to rutyna dbania o barierę, ale także nastawiona na składniki aktywne, to nie mogłoby tutaj zabraknąć serum olejowego Slavia z 1% bakuchiolem. To już jest też druga buteleczka i no już zostało mi może na jakieś 3 użycia. To jest serum bazujące na oleju konopnym przede wszystkim. Mamy właśnie 1% bakuchiol, taka roślinna alternatywa dla retinolu, choć myślę, że już teraz coraz bardziej producenci odchodzą od tego określenia, dlatego że sam bakuchiol nie reaguje z receptorami retinoidowymi w skórze. Aczkolwiek były badania i przy zastosowaniu 0,5% stężenia bakuchiolu 2 razy dziennie, czyli jakby w sumie 1%,
te efekty były zbliżone do retinolu, więc jakby proces działania w skórze jest inny, aczkolwiek efekty mogą być zbliżone pod kątem płycenia zmarszczek i tym podobne. Niemniej jakby nie ma co się obawiać bakuchiolu, chociażby pod kątem lata czy większego nasłonecznienia. Postrzegam bardziej po prostu bakuchiol jako składnik aktywny, niedrażniący i jako fajne podrasowanie właśnie serum olejowego. I sporą ilość innych świetnych olejów, jak chociażby z krokosza barwierskiego, czy olej owsiany, dodatkowo jeszcze skwala na pewno jest w składzie. Też mamy ekstrakt z opuncji figowej, która też w badaniach wykazywała takie działanie botox-like. Jest to bardzo aktywne serum olejowe, więc jeżeli szukacie dodatkowego wsparcia swojej bariery hydrolipidowej z dodatkowym kopem składników aktywnych, no to Slavia jest tutaj ideałem. Do tego ta konsystencja jest bardzo leciutka, jedwabista, wręcz nawet przekonała osoby, które do tej pory nie lubiły się z olejowymi konsystencjami właśnie do stosowania, chociaż w przypadku tego serum jakby lubię je nakładać na lekko zbliżoną skórę. No i niezmiennie pielęgnację zwieńczam tym kremem biosiarczkowym Balneo Kosmetyki, dlatego że też tutaj mamy wszystko, mamy postbiotyki, mamy składniki fermentowane, mamy ceramidy, jest żeńszeń, jakby tutaj mamy wszystko, konsystencja mega przyjemna. A jeszcze zapomniałabym, że w dni dbałości o barierę hydrolipidową najczęściej wjeżdżają u mnie maseczki do twarzy, dlatego że kiedy nastawiam się już na konkretne składniki aktywne, które mają potencjał drażniący, no to gdzieś tam już nie kombinuję z tymi maseczkami, bo maseczki mam różne, zarówno te takie delikatnie może złuszczające, oczyszczające, które też będą zwiększały penetrację kolejno nakładanych składników aktywnych, jak i też po prostu takie nawilżające, czyli liftingujące. I myślę, że też nagram taki przegląd moich maseczek i mam na myśli tutaj maseczki kremowe, bo mam ich naprawdę sporo i stałam się ich ogromną fanką, dlatego że tak łatwo jest je wrożyć do pielęgnacji, bo myję twarz rano, nakładam od razu maseczkę, bo jakby chcę jeszcze sobie wypić kawę, zjeść coś słodkiego standardowo do kawy, tak po włosku i coś tam jeszcze porobić, więc jakby nie przechodzę od razu do pielęgnacji, bo potrzebuję się rozbudzić po prostu. Więc taka kremowa maseczka jest idealna do tego, żeby mi, właśnie to zajmuje mi mniej więcej, te wszystkie czynności zajmują jakieś tam 20-30 minut, no w zależności od tego, ile mam czasu. Jeżeli mam dużo czasu, no to po prostu potrafię tą maskę trzymać bardzo długo i dopiero wtedy, kiedy się tak zbiorę do tej pielęgnacji, wtedy, kiedy już chcę to zrobić, no to wtedy taką maseczkę zmywam, wspomagam się konjakiem oczywiście, mam wrażenie, że nie wspomniałam ani razu o konjaku, natomiast w dalszym ciągu konjaków używam. No i przechodzę do takiej pełnej pielęgnacji. Zanim zrobię Wam przegląd wszystkich maseczek, które miałam do tej pory, no to Dr. Grehen to jest też marka własna Cosibelli i to jest neuroliftingująca maska bankietowa. Uwaga, z 2% kwasem gamma-aminomasłowym, czyli GABA. To jest składnik, którego działanie możemy porównać do neuropeptydów, na przykład do argireliny, dlatego że też ma zadanie zrelaksować mięśnie. No i też oczywiście mamy tutaj działanie takie napinające, chociażby poprzez peptyd elektryczny, no i też mamy taki składnik jakby zwiększający objętość, wolufilina, więc mamy zarówno wypełnienie, napięcie, jak i rozluźnienie tej skóry, a do tego oczywiście odpowiednie nawodnienie, nawilżenie ze względu na takie składniki po prostu odżywcze, nawilżające. Po zmyciu tej maseczki skóra jest faktycznie taka fajnie rozpulchniona, ujędrniona, ujednolicona, nawilżona przede wszystkim, no i jakby tak lepiej chłonie resztę składników aktywnych. Także ja jakby się nie stosuję tutaj do wytycznych producenta, że to jest maska bankietowa, tylko właśnie stosuję tak powiedzmy raz, dwa razy w tygodniu, chociaż ze względu na ilość różnych maseczek, no to bym powiedziała bardziej, że raz w tygodniu, bo przeplatam po prostu różne ze sobą. Spośród wszystkich moich maseczek, które w tym momencie mam w użytku, to jest chyba najtańsza maseczka, a daje naprawdę fajne efekty i wręcz daje lepszy efekt niż maseczka z Dmae od PH Doctor. Oczekiwałam, że ten efekt napięcia tego takiego liftingu będzie momentalnie odczuwalny i zauważalny, ale jakby nie odnotowałam żadnych efektów specjalnych. Może postaram się nakładać ją dzień po dniu przez ileś tam czasu i zobaczę, czy odnotuję jakieś efekty. Niemniej w tym momencie uważam, że ta Dr. Grehen jest znacznie lepsza. Teraz czas na pielęgnację poranną i to będzie pielęgnacja z kwasami i
też z witaminą C, z kwasem askorbinowym. Tak wypadło, że to jest pielęgnacja poranna, natomiast jeżeli nigdy wcześniej nie stosowaliście czy kwasów, czy kwasu askorbinowego, czy właśnie takiej kombinacji, to zdecydowanie polecam Wam zostawić to na wieczór. No i też gdzieś tam to bardzo powoli wprowadzać ze względu już na bardziej nasłoneczniony okres, tak żeby nie podrażnić swojej bariery hydrolipidowej, bo wówczas wystawiamy się na ryzyko powstania przebarwień, bo nasza bariera naskórkowa jest bardziej przepuszczalna, także dla promieniowania UV. Oczywiście ochrona UV jest podstawą. Natomiast to jest moja rutyna i początkowo ten produkt, który zaraz Wam pokażę, stosowałam w pielęgnacji wieczornej, tak żeby gdzieś tam moja skóra się oswoiła z nim i jak zobaczyłam, że jest ok, to po prostu przerzuciłam go na rano, dlatego że mimo wysokiego stężenia kwasów i kwasu askorbinowego jakby nie odnotowałam żadnego działania drażniącego, a wręcz świetne rozświetlenie skóry i wygładzenie, zmniejszenie widoczności porów. No i oczywiście bardzo skrupulatnie chronię się przed słońcem, wobec tego pozwoliłam sobie na wrzucenie tego produktu do pielęgnacji porannej, ale producent sam zaleca, żeby stosować go na wieczór. Tak samo zalecał stosowanie 20% witaminy C, a ja też używałam ten produkt rano, także wszyscy najlepiej znamy swoje cery i róbmy tak, jak nasza cera nam podpowiada. Ale do rzeczy. Rano delikatne mycie twarzy i najczęściej to jest w tym momencie ta emulsja z ziaja. Ona jest bardzo delikatna naprawdę, jakby to jest tylko takie formalne obmycie skóry z zanieczyszczeń, z sebum, z pozostałości wieczornych kosmetyków, to co po prostu tam się nagromadziło w ciągu nocy. Po osuszeniu skóry dokładnym ze względu na kwasy, kwas askorbinowy, jakby nie nakładamy tego na wilgotną skórę, ani na zwilżoną, ani na wilgotną, dokładnie osuszamy skórę. I dopiero wtedy przechodzimy do aplikacji kosmetyku. Jest to oczywiście C-Acid, od paru miesięcy nowość marki Skintra. I to jest taka odpowiedź na potrzeby cer skłonnych do niedoskonałości, do zaskórników, do rozszerzonych porów, do takiej podkreślonej tekstury skóry, ale także takich, które potrzebują rozjaśnienia, przebarwień i oczywiście konkretnej dawki antyoksydantów. Jak tylko zobaczyłam tą nowość, to naprawdę byłam w ciężkim szoku, bo to jest pierwsza taka kombinacja składników, jaką widziałam na rynku, dlatego że mamy tutaj nie dość, że 10% kwas askorbinowy, który już w tym stężeniu wykazuje bardzo aktywne działanie, do tego jeszcze mamy 10% kwasów, po prostu kwasów złuszczających, kwasów AHA w postaci kwasu mlekowego i migdałowego, choć to są dosyć delikatne kwasy, dlatego że kwas mlekowy ma głównie działanie nawilżające, a kwas migdałowy ze względu na dobrą penetrację, ale też i większą cząsteczkę, nie jest drażniący, a świetnie reguluje wydzielanie sebum, zmniejsza widoczność porów, więc to też jest świetny kwas dla cer skłonnych do zaskórników, do nadprodukcji sebum. I mamy 4% kwas tranexamowy, który mimo kwasu w nazwie, kwasem złuszczającym nie jest, to jest syntetyczny aminokwas, który uszczelnia ścian naczyń krwionośnych, wykazuje takie działanie zmniejszające rumień, a także rozjaśniające, więc to jest taki pogrąca przebarwień. Uwielbiam to, jak wygląda moja skóra po tym produkcie. Jest po prostu mega gładka, świetlista, to jest taki po prostu jakby glow skóry koranek. Mamy tutaj wodno-lepką konsystencję, aczkolwiek też się bardzo szybko wchłania ze względu na kwasy, na kwas askorbinowy, no i też na inne składniki aktywne, których używam. Niestety używam tego serum rzadziej, aniżeli używałam serum z kwasem askorbinowym, więc jeżeli Wy macie serum z kwasem askorbinowym, oczywiście możecie stosować je codziennie rano, natomiast jakby tutaj ze względu na same kwasy ja stosuję po prostu serum rzadziej. Po jego zastosowaniu zawsze daję sobie jakieś 5-10 minut na to, żeby on tam sobie w spokoju mógł podziałać i żeby nie nakładać żadnych innych kosmetyków, które mogłyby wejść w reakcję z kwasem askorbinowym. Na pewno wystrzegam się miedzi w pielęgnacji w momencie, kiedy stosuję kwas askorbinowy. Chodzi o tą samą rutynę pielęgnacyjną. No i w tym miejscu dla podrasowania kwasu askorbinowego i lub kwasów można dorzucić wąkrotę azjatycką zgodnie z tym shorts. Były badania, które wykazały, że właśnie takie kombinacje, czy to kwas askorbinowy i wąkrota, czy to kwasy, chociaż głównie tam był w badaniu kwas glikolowy i wąkrota azjatycka, wykazują zwiększone działanie, jeżeli chodzi o produkcję kolagenu. Wobec tego można dorzucić, jest to
tani produkt, nieproblematyczny, mamy tutaj 100% surowca z Mokroty Azjatyckiej, a więc tutaj mamy zarówno ten rozpuszczalnik, jak woda, dopiero potem ekstrakt z wąkroty i składniki konsystencjotwórcze, więc samej substancji aktywnej jest znacznie mniej, aczkolwiek nadal jest to tani produkt i do podrasowania, czy to witaminy C, czy kwasów, jak znalazł. Sama wąkrota ma bardzo wszechstronne działanie, przede wszystkim jeżeli chodzi o łagodzenie, regenerację skóry, a także zmniejszenie rumienia. Jest świetnym składnikiem dla cer trądzikowych, z trądzikiem różowatym, naczynkowych, wrażliwych, dlatego że też działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie, no i też jakby przeciwzmarszczkowo, jeżeli chodzi o pobudzenie kolagenu, natomiast tutaj już w wyższych stężeniach. Następnie, jeżeli odczuwam taką potrzebę, to używam serum Mohani, ono już mi wówczas zastępuje krem na dzień. Następnie przechodzę do kremu z filtrem i tutaj Wam pokażę Skintra Protector. Wiem, że część z Was była ciekawa mojej opinii na jego temat, więc od razu pokażę, jak on wygląda, jak wygląda jego aplikacja, no i też co sądzę na jego temat. Powiedziałabym, że to jest bardzo nieproblematyczny filtr. Po prostu. Mamy tutaj nowoczesne filtry organiczne, które super jest to, że po prostu na opakowaniu są wypisane, jaki konkretnie składnik, jaki filtr, przed jakim promieniowaniem chroni. Dodatkowo jeszcze mamy witaminę C jako antyoksydant, który będzie wspierał tą ochronę przeciwsłoneczną. Mamy jakieś składniki fermentowane. W tym momencie ten filtr służy jako wyłączny krem na dzień. I to jest dla niego wystarczające. Znaczy, wcześniej nakładał jeszcze krem pod spód, natomiast powiedziałam mu, że nie musi rano nakładać, jeżeli nie chce, no to może po prostu posiłkować się tylko i wyłącznie SPF-em i już zaczął go używać. Zabrałam mu Transparent Lab, bo po prostu tamte się tragicznie zmywają, więc w tym momencie zaczął używać tego i jak pytałam, jak mu się sprawdza, to powiedział spoko. Więc już jeżeli mężczyzna używa jakiegoś filtra, no to znak, że jest to nieproblematyczny filtr. No i tak samo u mnie, jakby ja w pojedynkę też go nie stosuję, bo byłby niewystarczający nawilżeniem dla mojej suchej skóry, natomiast nakładany właśnie na serum czy sera też zastępuje mi poniekąd krem. Jest lekki, dobrze się rozprowadza, nie bieli, bardzo dobrze się wtapia w cerę, no i zostawia takie satynowe wykończenie. Też nie szczypie mnie w oczy, aczkolwiek to też jest bardzo indywidualna kwestia. Jeżeli miałabym porównać protektor z tą bardziej bogatą wersją, no to ta zdecydowanie bardziej mi odpowiada. I to już jest wszystko, zrobił się z tego konkretny miszmasz, bo zarówno dbałość o barierę hydrolipidową, jak i też gdzieś tam przemyciłam peptyd miedziowy, kwasy, kwas askorbinowy, więc trochę tego było. Natomiast w ostatnim, trzecim filmie z mojej rutyny uporządkuję to wszystko, zrobię z tego taki harmonogram na szablonie i też odpowiem na najczęściej zadawane pytania, więc jeżeli macie jakieś pytanie pielęgnacyjne, to dajcie znać w komentarzu, wówczas jakby na nie odpowiem, więc to będzie zarówno forma uporządkowania, jak i też gdzieś tam może jakieś delikatne Q&A pielęgnacyjne, tak żeby jeszcze bardziej wzrosła wartość merytoryczna tego filmu. Jeżeli ten był pomocny, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, zostawcie kciuka do góry. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do nadrobienia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!